Dobry dzień, dobry! Witamy się z Wami ze spacerku. Zaraz do Was wracam, tylko wezmę okulary z samochodu. Okej, jestem już z Wami. Jest tak mega, mega ciepło, pięknie, słonecznie. Więc my idziemy na spacerek, jest po 9:00. Idę do Rossmana, bo złożyłam sobie zamówienie przez internet. Idę je właśnie odebrać, a potem Wam pokażę, co sobie kupiłam na promocji w Rossmanie. Okej, Rossman zaliczony. Czas na dalszy spacerek. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdę, ale to się okaże. Ja muszę się Wam wytłumaczyć, dlaczego nie było mnie przez prawie cały tydzień. Otóż nie było mnie, bo w święta pomyślałam sobie, że nie będę nagrywała, bo chciałam spędzić je z rodziną, wiadomo. A po świętach byłam w pracy. Wtorek, środa i czwartek byłam w pracy, siedziałam do późna, wstawałam o 5:30, żeby Oskara do szkoły ogarnąć i po prostu nie jestem już przyzwyczajona, tak jak było to wcześniej. Nie jestem w tym rytmie, który wcześniej miałam, więc było mi mega ciężko. Jeszcze w jeden dzień, chyba w środę, ja poszłam spać koło 2:30 nad ranem, bo nie mogłam zasnąć. Byłam tak rozbudzona po pracy, nie mogłam zasnąć, więc poszłam spać koło 2:30. O 5:00 obudził się Kubuś. Nie wiem, czy mu się coś śniło, czy coś. Po prostu nie mógł zasnąć. No to automatycznie spałam ile? 2,5 godziny. Także no bez szału. Ale o 8:00 położył się i normalnie momentalnie zasnął. Tak więc spałam jeszcze od 8:00 do 10:00. Ale wiecie, jak to jest. Byłam mega, mega nie do życia. I tak to wyglądało. My jeszcze zaliczyliśmy jubilatkę. I idziemy dalej. Musieliśmy się nawodnić, także byliśmy w jubilatce i zmykamy dalej na spacer. Może pójdziemy gdzieś na plac zabaw. Jest mega, mega ciepło. Zrobiliśmy kilka kilometrów. Byliśmy chwilę u Łukasza na firmie odwiedzić go. Powiem Wam, że zgłodniała mi dupka. Muszę iść do domu coś zjeść, bo umrę. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, piłam tylko kawę. A mam ochotę na kolejną, to jest najgorsze. A jeszcze nie ma południa. Dobra, uciekamy na jakieś małe śniadanko. Zechciało mi się drożdżówkę, więc poszłam jeszcze po drożdżówkę do sklepu i idę sobie ją zjeść. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo nie było z czekoladą. My już jesteśmy w domku. Ja teraz będę robiła sobie herbatkę, zjemy sobie drożdżówkę, położę Kubę do spania. A jak Kubuś zaśnie, to pokażę Wam, co sobie kupiłam w Rossmanie. Powiem Wam, że nie kupowałam dużo rzeczy, dlatego że ja mam sporo kosmetyków. Kupiłam tylko takie rzeczy, które wydaje mi się, że są mi najbardziej teraz potrzebne i takich, których mi brakuje albo się właśnie kończą. Więc nie jest tego dużo. Dobra, idziemy coś zjeść. Zjeść. Kubuś do spania. A mama relax. No niestety Kubuś nie zdążył zjeść drożdżówki, bo był mega śpiący. Po prostu wziął mnie za rękę, zaciągnął na łóżko i mi mówi, że chce spać, więc no, Kuba śpi. Mama idzie zjeść drożdżówkę, a ja mu zrobię coś jak wstanie. Najwyżej trudno. Myślałam, że zje ze mną chociaż troszkę. Ale to nic. Idę, zjem, wypiję herbatkę. A usnął momentalnie, był tak zmęczony, że szok. Na polu jest 25 stopni w cieniu. Tak więc mam ochotę się nawet poopalać. Tylko, że jedyny minus jest taki, że musiałabym jechać na wieś. Bo tutaj w mieście, no to wiecie, jak jest nie bardzo z opalaniem. Więc musiałabym jechać na wieś, a już jest po 11:00. Więc mi się to nie opłaci, bo i tak muszę wrócić przed 15:00, żeby Oskara odebrać. Także kiepsko. Okej, kochani, korzystając z tego, że mam teraz chwilę, pokażę Wam, co kupiłam sobie w Rossmanie. Kupiłam sobie tą pielęgnacyjną pomadkę różaną. Kupiłam sobie podkład. Pierwszy raz go kupiłam, chciałam jeszcze drugi podkład, ale jego nie było, więc pewnie zwrócą mi pieniądze na konto. Jest to podkład dotleniający. Myślę, że jest to pełne krycie, naturalne wykończenie, perfekcyjne dopasowanie i aktywne dotlenienie. Jestem go ciekawa po prostu i wzięłam go. Zresztą mam dużo podkładów, ale najlepsze moje dwa ulubione się właśnie kończą, więc zobaczymy, jaki jest ten. W sumie nie zauważyłam, że to jest mocne krycie.
Ja nie potrzebuję aż tak mocnego krycia, uważam, bo nie mam aż tak tragicznej cery. Ale no wzięłam i przetestuję. Wzięłam sobie go w kolorze light beige, ale nie wiem, bo jestem troszkę opalona. Nie wiem, czy on będzie dobry. Ale to nic, zobaczymy. Wzięłam sobie pomadkę matową z Lovely. Powiem wam, że miałam szósteczkę, mam. Ja jestem z niej zadowolona. Wzięłam sobie teraz chyba czwóreczkę. Zaraz wam powiem. No, ostrzysz, nie ostrzysz. Czekajcie. Tak, czwóreczkę. Zaraz wam zrobię jakiegoś swatcha. Lasting. Matte and Lasting. Lasting. Dobra, wzięłam sobie taką konturówkę. Z jednej strony jest konturówka, z drugiej strony jest rozświetlacz pod brwi. No co mi tak nie chce ostrzyć ta kamera? Jest to z Vibo. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Ja już tutaj zrobiłam sobie swatcha. Także tak. Wzięłam sobie błyszczyk z Vibo. Spacey. On jest, kurczę, z tą papryczką chili, czyli taki niby efekt powiększonych ust. Nie na tym mi zależało, po prostu chciałam mieć jakiś, kurczę, błyszczyk. O, jest ostrość w końcu. I wzięłam sobie Golden Glow z Lovely. Aha, to jest banana powder. Chciałam transparentny, dali mi inny. No nic. Zobaczę, może jeszcze pójdę po ten transparentny, bo chciałam transparentny, a nie bananowy puder. No dobra, więc to są moje zakupy takie malutkie z Rossmana. Nic w sumie takiego nie potrzebuję, więc to co takie pilniejsze. No i jeszcze jeden podkład chciałam, który bardzo lubię, który jest właśnie nawilżający bardziej, taki glow daje na skórze, a nie mat. No a widzicie, wyszło jak wyszło. Tu macie, kochani, swatche, tu macie ten ciemny róż, to jest właśnie ten matowy od Lovely, no jest, powiem wam, piękny nudziak, troszkę w kamerze tego tak nie widać, ale jest naprawdę piękny, nudziakowy kolor. A tu jest błyszczyk od Vibo, ten Spicy, także nawet spoko, powiem wam. Uwielbiam te matowe błyszczyki. Mimo, że są tanie, trzymają mi się bardzo długo, bardzo dobrze i są bardzo dla mnie trwałe. Może zależy od tego też, jak kto nakłada i jak ktoś użytkuje. Bo wiadomo, przy jedzeniu się zjadają, ale tylko trochę, także do końca się nie zjadają. Są super. Kwestia może dobrego nałożenia na usta. Mi się podobają i są mega trwałe. Wiecie co, nałożyłam sobie ten błyszczyk, ten Spacey i jest całkiem spoko. Nie ma jakiegoś mega chamskiego koloru, jest delikatnie tylko taki zaróżowione usta, delikatnie bardzo błyszczące. Ogólnie uwielbiam mat na ustach, uwielbiam, ale czasami są takie momenty, kiedy potrzebuję delikatnego błysku. A ten błyszczyk, który ja mam w domu, po prostu mi się nie podoba strasznie. Więc postanowiłam coś kupić i chyba przy nim zostanę, bo jest piękny. Co myślicie? Kuba, co robimy? Czekamy na Oskara. Dobra, kochani, wiecie co? Ja będę musiała kończyć. Właśnie kończę już obiad. Będzie rybka, surówka z kiszonej kapusty i ziemniaczki po piąteczek, więc tak, pomyślałam o rybce. W sumie mam ochotę. Ale muszę kończyć, bo no, wyszło mi nagle, że będę musiała jednak dzisiaj iść do pracy. A chciałabym, żeby wam się jeszcze dziś pojawił ten vlog na kanale, bo dawno nie było nic, więc chcę go wrzucić dziś na 21, także mam nadzieję, że mi się to uda i że zdążę, zanim wyjdę do pracy. Chłopaki się bawią, czekają na rybkę, a ja tymczasem kończę, żegnam się z wami, buziaczki kochani.